My mother told me someday I will buy galley with good oars, sail to distant shores, stand upon the prow. Noble bark I steer, steady, steady course to the haven. Few many foemen, few many foemen, few many foemen. Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Maroku Bragiem, a przed wami kolejny materiał z gry God of War Ragnarok na 100%. Akurat mówisz, masz Maro, już Berserker na ciebie czeka, żeby ci wpierdzielić. Utakerko, ja już nie mam serca do Division. Odpaliłem 2 tygodnie temu, pograłem 10 minut i wyłączyłem. A ty teraz, ale w co ty, czy... A, w Division? A, faktycznie, ale ty ile tam godzin już masz zrobione? Też nie ma co się dziwić. Ale przypomnij, w co ty grasz teraz, bo a ten dodatek do tego, gdzie były te... Transformer, znaczy ten, te, jak to się nazywa? Kurna, ten dodatek z tymi robotami, to co to była za gra? Terminatory, o właśnie, ten dodatek z tymi Terminatorami to był w jakiej grze? A, w Ghostie, a Ghost mam nadzieję się nie znudził. Chyba nie, cały czas Ghostika ciśniesz. Ty, a i tego krykody na ten, nie wiem gdzie on jest. A serio. Chyba, że ja poza nagraniem po prostu będę zwiedzał. I spróbuję ustalić, gdzie gnojek się ukrył. No, że to i tak nie ma sensu. Dobra, to mi się wydaje, że będziemy musieli już iść na Berserkera. Innego sposobu tutaj... Tutaj nie ma. Utakerku, nie jest właśnie ten typ gry dla mnie. Division właściwie... mnie fabułą skusił, bo typ rozgrywki jest nie dla mnie. A jeszcze te problemy techniczne, Division. Aha, rozumiem. Rozumiem, wiem o co chodzi. To są elementy, które ci odpychają w tej gierce. No, czasami tak jest. Ej, tam jest chyba jakieś przejście. Tam coś świeci. Czekajcie, nie podoba mi się to. Nie, ale już tutaj byłem, to był ten smok. Ale może tu jest jeszcze jakieś przejście od tamtej strony. Kurczę, mam dziwne wrażenie, że tam jeszcze coś jest. No, bo mam tylko takie wrażenie. Albo mam po prostu takie wrażenie. No to nie przejdę. Nie. No bo tutaj też chyba raczej nic. Ciekawy jestem, gdzie ten Krugodyna chujek się ukrył. I ta skrzynia jeszcze mnie zastanawia. Że praktycznie tutaj wszystkie miejsca zostały zwiedzone przeze mnie. A Ghost Recon jest skrojony dla mnie, ale inne ogrywasz teraz. Na przykład kończysz Kroniki Mertany, za chwilę nowy tryb rozgrywki w Hitmanie wyjdzie. No i bardzo dobrze, wiesz, żeby się tak... Wiesz, dobrze, wiesz, warto sobie też te tytuły zmieniać, żeby ta rutyna się nie wkradła, nie? No jak tak sobie człowiek przerwę robi od danych tytułów, zwłaszcza tych, które są takie dosyć obszerne, jak ten Division, znaczy ten Ghost Recon, przepraszam, to od razu później, jak się do niego powraca, to się lepiej gra. Przynajmniej takie jest moje zdanie na ten temat. No, Hitmany też, jak robisz te wyzwania, jak tutaj, jak mówiłeś, jeszcze żeby na 100% chyba, nie? To też są dosyć uciążliwe, nie? Na dłuższą metę, także też sobie warto zrobić taką, wiesz... Krótszą nawet przerwę, żeby lepiej giereczka wchodziła. Dobra, to chyba... Nie wiem, oprócz tego Berserkera to ja mam dziwne wrażenie, że tu już nic więcej nie znajdę. No zobaczę, spróbuję trochę walki z nim, ale nie wiem, czy coś ogarnę. No i mnie zastanawia jeszcze ta skrzynia Norn. Jakby gdzieś jeszcze coś poskitrane. Ty! A tu? Nie, czekajcie. W tym miejscu. Na końcu mapy.
Tam chyba coś było. Co zobaczę. Dobra, lecę spać, dobra. No trzymaj się, Utakerku. Wszystko dobrego dla ciebie. Śpi dobrze. Dzięki za poświęcony czas. Dobranoc. Wyśpij się tam. I do następnego. Trzymaj się. Wszystkiego dobrego, hej. Nie, to też nie. Też nie to. Będę musiał na spokojnie przejrzeć tę lokację. Może poza transmisją. Żeby zobaczyć, co jest Kaman, gdzie może ten Kruk Odyna się skitrał. Po większości tutaj już mamy wszystko. Zobaczmy, jak się będzie z tym, kurczę, Berserkerem pizgało. Zobaczmy. No dużo jej robię. Ała. Dobra, weźmiemy kamień skrzeszenia, bo się muszę jej nauczyć. Bujaj się. Ała. O, jak jebła. Dobra, musimy się trzymać jej z bliska. Tylko że kurczę, pokusiłem się na ten cholerny kamień leczniczy. Na razie nie wydaje się jakoś wybitnie trudna. Zobaczymy później. No nie wiem, czy taka spokojna. Jak dla mnie to ma okres. Tak wygląda przynajmniej. Ty pilnuj siebie. Ała. Dobra. Musimy się trochę wyleczyć. Aj, wyszła z pola rażenia. Nie wiem, jakim cudem to wymanewrowałem. Ach, muszę wyczuć zdecydowanie te ataki w sekwencji i je parować. To jest problem. Raz. To zdecydowanie jest problem właśnie z tymi atakami. O właśnie. Ona już tak pizgnie jeszcze tym ładowanym. Nie mogę tego sparować. A to by nam dużo dało w przewadze w czasie walki. Jakbyśmy się nauczyli to parować. Tak to widzę, że te ataki nie są jakieś wybitnie trudne do uniknięcia. O jakim ty mieczu gadasz? Aż ty w dupę, no. No to jest właśnie to, jak nie umiecie sparować. O Jezus, a to jak nie umiecie zrobić uniku. Ty, jakim cudem nie przełamałem się przez obronę? Jezu, co jest grane, że nie mogę w ogóle żadnego ataku sparować? Niepotrzebnie się już i tak przemieniłem ten tryb.
szału. My i tak tego nie ugramy. O tym mówiłem. Musić, żeby parować wszystkie ciosy w sekwencji, oprócz ostatniego. To nie jest łatwe. Mi się wydaje, że tutaj jest największy problem. Chyba jak ze wszystkich tutaj walków z berserkerami. Z parowaniem. O, kurczę. No niestety. Raz i dwa. Raz. Aj, widzisz. Niestety. Nie za bardzo mi to idzie. Ajej. Jest to takie błędy. Jak dziecko. Popełniam. Dobra. Chyba wyczaiłem. Jak spojrzałem na animację tego ataku z dystansu. Tych kulek zasranych. I chyba wyczaiłem, kiedy zrobić unik. W miarę, zobaczymy. Zobaczymy później. A, widzicie. Dobra. A, widzicie? Gdzieś ten drugi atak. Nie mogę tego ogarnąć. No będzie coraz lepiej. A Jezus, znowu ten atak! Widzicie to? Dwa razy, kurczę. Trzy razy dostałem w dupę. Przez ten drugi atak w sekwencji, nie? Jeszcze sygnalizowany jest. Na żółto to ten brodaty idiota nie umie sparować, no. Znaczy mówię o sobie. Nie o Kratosie. Choć dwóch mamy brodę, ale to jest mylące. Bo Maro dajesz, bijesz, ja ją jak sąsiad swoją żonę. Nie, nie. Tak nie bijemy. Tak nie bijemy. Tak nie bijemy. 350. O, będzie w pierdziel. O, udało się sparować. Dobra. Jeszcze mnie od śmieci wyzywa. Go!
O, ten ładowany. Ten drugi jest ładowany w sekwencji jak nic. Dobra. Ło, jak zarobiła w pałę. Dobra. Nie ma atakowania. Mów za siebie, Lafiryno z Wąchocka. Ej, lepiej mi idzie unikanie ciosów niż parowanie. Kto by pomyślał? Ała, dobra, przeszenie. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy. Dawaj, dawaj. Hajalati spokojna. Jak to przeczytać? Dziękuję, Łukaszu, ale ja już będę leciał spać powoli. Nie spodziewałem się, słuchajcie, że pokonam tą berserkerową. Zwłaszcza, że nastawiłem się na parowanie. Okazało się, że kluczem do sukcesu są uniki, nie? Bo debil nie umiał ogarnąć tego drugiego ataku w sekwencji, który był ładowanym atakiem, nie? Tak to gdyby ten drugi atak nie był ładowany, to jeszcze bym to naparowanie wziął, ale gdzieś, kurczę, nie miałem weny. Co tam, Łukaszu, co tam było grane? A ty żeś na gierkę żeś tam, kurczę, poszedł. A co tam grałeś? Witam, dziękuję, pozdrawiam wszystkie osoby od wujka Andrew. Co tam było grane? Pozdrawiamy, pozdrawiamy serdecznie. Berserker króla Hrolfa, którego pokonaliśmy na pustyni Alfheimu, słynęła ze swojej mocy, jak mówił Mimir. Za życia, kiedy pokonała przeciwnika, nie odpuszczała. Hialti masakrowała ciało nieszczęśnika, aż trudno było je rozpoznać.
Hirolwi, nie wiem jak to przeczytać, może źle czytam, pewnie nieważne, otaczał się naprawdę chorymi istotami. Jaki ma związek z duchami? Jest symbolem ich zdrady i wielkiego okrucieństwa. Im szybciej się go pozbędziemy, tym lepiej. Skoro zdołałem ujarzmić swoje ostrza. W sumie masz rację. Jeśli Skofnung uwolni tę ziemię od tych drani, mogę się z nim jeszcze trochę pomęczyć. Okej. Okay. Zahartowane pozostałości. Roztrzaskana runa. Klejona skóra. I rękojeści dziewięciu światów. Pewnie utrzymuje te mury. Tutaj mamy ciekawego. Szczęście od nowa. Siła nam jebnie. No i trochę runy. Aktywacja lodowego zamarzliny. Gdy włócznia zamarzliny jest w pełni naładowana, wywołuje zwichrowanie czasu. Ciekawe. Ciekawe, ale nie wiem, czy bym to chciał. Ja często tej zamarzliny nie aktywuję. Call of Duty z zombiaczkami grałeś? To elegancko. To elegancko. Łukaszu. No ja też będę kończył już. Nie spodziewałem się, że uda mi się pokonać tego berserkera czy berserkerową. Okej. Okay. Ciekawe, czy jeszcze jakiś element tego, z elementów tych berserkera będę mógł kowala wytworzyć. To się okaże dopiero później, bo i tak tutaj. A, bo to jest inny teren. I tu jest inny teren. Pustkowia. I zakazane piaski. No to jeszcze gdzieś ten Krugodyna. No i to skrzynia Norn. Nie daje mi spokoju. Co się, Sylwuniu, śmiejesz? Co? Co się dzieje? Wpadłem w prawe, bo nie grałem z 9 lat w to. Mi ujowo idzie. A mi lepiej idzie. Ja też wyleciałem z branży. Powiem ci szczerze. Ja też wyleciałem z branży, jeżeli chodzi o God of War, ale jakoś idzie. Jakoś idzie teraz. No. No i cześć. Dokładnie. Słuchajcie. Kończymy. Zapisuję. Mówisz nic? Że nic? No dobrze. Jak nic, to nic w takim bądź razie. Dobra, kończymy, moi drodzy. Idziemy spać. Trzecia godzina. Najwyższa pora. Trzecia godzina, najwyższa pora, żeby zakończyć naszą transmisję z gry Ban of War. Przepraszam, Ban of War. Pierwsza transmisja po banie, jakie dostałem z niewiadomych przyczyn. Ban of War Ragnarok w trybie Give me Ban of War. Coś w tym stylu. Bardzo wam dziękuję, tym, którzy byli, za obecność dzisiaj, za poświęcony czas. Ach, ta giereczka, nie? Ach, ta giereczka. God of War, kozak giera, powiem wam. Powiem wam, że kozak giera. Ty, jak to się wychodziło z tej gry, już nie pamiętam. Jezus, starość mi już dorwała. Jak się zamykało gierkę? O, dobra. Zamknij grę. Kończymy. To idziemy. No, późna godzina, słuchajcie. Późna godzina.